Prości rybacy z nad jeziora Galilejskiego poszli za Jezusem. A ja? A ty? Czy my też tak ochoczo i bez zbędnych pytań, jak pierwsi apostołowie, jesteśmy w stanie zostawić wszystko i być do dyspozycji Pana? A może udamy, że nie słyszeliśmy Jego głosu, bo dobrze czujemy się w naszym świecie i nie chcemy nic zmieniać? Jeśli wejdziemy z Nim w głęboką, osobistą relację, wtedy łatwiej będzie Jemu zaufać i w konsekwencji przyjąć i pójść za Jego Słowem. Kluczem jest właśnie ufność, a trudno zaufać komuś, kogo nie znamy. Poznawajmy zatem Pana Jezusa. Warto przecież znać Tego, który pragnie naszego szczęścia, nawet bardziej niż my sami. Jezus musiał mieć w sobie życie, którego nie sposób było ukryć. Prawdziwe życie. Emanowała z Niego światłość, o której mowa u proroka Izajasza. Pociągał za sobą tłumy. Głosił Ewangelię o porzuceniu grzechu, a zwróceniu się ku dobru. Ku łasce, ku zbawieniu. Ewangelia to konkretna decyzja, stanowczy krok do zmiany. Nie bójmy się tego kroku zrobić. Tylko jeden krok, ale w dobrym kierunku. Może zmienić wszystko. W drugim czytaniu święty Paweł, którego święto nawrócenie obchodziliśmy wczoraj w kościele, porusza kwestię jedności, rozłamów i sporów. Akurat po wczorajszym spotkaniu formacyjnym mamy ten temat na świeżo. Apostoł zachęca nas, byśmy byli jednego ducha i jednej myśli. Wie, jaką siłą jest jedność. Niestety zły duch też to wie, dlatego tak bardzo niszczy nasze relacje i cały Kościół od środka. Nie można się jednak poddać i dać zastraszyć. Nie można odpuścić i być obojętnym. Pocieszenie i radę znajdujemy w psalmie. Skoro sam Pan Bóg jest moim obrońcą, kogo miałbym się lękać? Przed kim miałbym czuć trwogę? Z Jego pomocą wszystko jest możliwe, a żadna sytuacja nie jest bez wyjścia. Dlatego kończę słowami. Bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.